Brunetki czy blondynki? Rude. To samo. Dobra. Rude. Dlaczego? Bo są bardzo bardziej seksowne, okej? Okay? Blondynki są po prostu mniej... Nie, blondynki są po prostu bardzo, bardzo po***ckie. Brunetki są proste. A rude są po prostu, mają to coś, okej? Okay? To coś mają, bez obrazy, okej? Okay? Ale się... Farbowaną nie liczy się. Okay. Taka po środku. Brunetki, blondynki? I ja wszystkie was dziewczynki całować. Znasz to. Znam. Nie, ale tak jakbym miał wybierać, to te co mają hajs. Nie, bo mówię jak ta laska, taka blondynka z klubu, co ona mówi, że ona lubi edukację i taniec. Nie, tak szczerze powiedziawszy. Nie, ogólnie fajne są dziewczyny różnorodzajne. Czy jest takie słowo, nie? Czy wymyśliłem? Wymyśliłeś troszeczkę. Szczerze lubię ciemne dziewczyny. W sensie koloru włosów. Nie, żebyśmy, wiesz, tu od razu jakiś majątek. Nie. Fajne są dziewczyny, które mają ciemny kolor włosów. Brunetki i blondynki nie. No. Czemu? Bo nie. Bo taki mam fetysz. Ale nie, czemu? Ja też wiesz. A ja na przykład nie lubię stóp. Blondynek. Nie lubię żadnych stóp, kurwa, nawet brunetek. Jak już mam wybierać stopy, to mam swoje, nie? A tak poza tym, to nie lubię stóp ogólnie. Ale tak, w ogóle, ale wiesz, że każdy człowiek, nawet kobiety... Że każdy ma stopy, nie? Pozdrawiam wszystkich widzów. Nie. Wiesz, jaki kanał pozdrawiasz? Kanał Amazing, niesamowity. Jasne, czyli to ten Sarnowa, bo mi mama będzie widzieć, a ja mówiłem, że nie piję dzisiaj. Ogólnopolski jest kanał. I mama też widzi? No. To weź tam jakąś ściemę, krzyknij, ale ty jesteś trzeźwy. W życiu nie widziałam bardziej trzeźwego faceta. No, tak bywa, mamo. Mamo, wiesz, to nie jest moje. To jest mleko. To nie jest moje. Amazing. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Opowiedz o czymś niesamowitym w klubie. Niesamowite w klubie widziałem dziewczyny. Ale one były pijane, to nie były tak za bardzo niesamowite. Widziałem niesamowite, trzeźwe dziewczyny. One były niesamowite, dlatego że były trzeźwe. I to jest niesamowite, że trzeźwe dziewczyny są w klubie, bo zazwyczaj jak są niesamowite, to są pijane. A jak są niesamowite dla mnie, to są trzeźwe. Bo niesamowite dla mnie dziewczyny są trzeźwe. Bo naprawdę rzadko można spotkać trzeźwe dziewczyny w klubie. I dlatego one dla mnie są niesamowite. Dzień dobry. Dawno nie słyszałam w jednym zdaniu tyle razy niesamowitości. Bo ja też jestem niesamowity. Tylko że ja w klubie nigdy nie jestem trzeźwy. Mógłbym być trzeźwy, ale wtedy by na mnie patrzyli i mówili: jesteś niesamowity. Ale że nie jestem niesamowity, tylko jestem zwyczajny, to wchodzę do klubu pijany. Mogę pozdrowić rodzinę? Pozdrów. Mamo, nie piłem dzisiaj. Nie piłem, mamo. Dobrze? Jutro będzie lepiej. Tam. Tylko sklejcie to tak, żeby było, że z sensem mówię, nie? Cały czas mówisz z sensem. No to co jeszcze wam powiedzieć? O czym mam powiedzieć? Nie, ale najbardziej co mnie wkurza w dzisiejszym świecie, że naprawdę nie, patrzysz na dziewczyny i patrz, ej, oceń sama. 13, 16, 22. Nie, czekaj, niech sama oceni. Od tyłu? Ja też lubię. Zapytajcie mnie o jakieś kwestie polityczne. To pytam cię o kwestie polityczne. Ojej! Nagrałeś to? Widziałeś? Ej, i wrzuć na Facebooka, na YouTube tragedia, prawie tragedia napisz.